Siemanko, siemanko, to ja, Michał i jesteśmy dzisiaj w Spooky House of Jumpscares. Dlaczego zaczynamy w 219 piętrze, spytacie? A dlatego, że przed chwilą miałem livestreama i do tego miejsca doszedłem. No i nie wiem, nie ma sensu przechodzić tego jeszcze raz, więc jak ktoś chce zobaczyć poprzednie pokoje, właśnie. Chciałbym ja zajrzeć w piętra, nie wiem czy powiedziałem wcześniej piętra czy pokoje. W każdym razie, chcę zobaczyć ktoś wszystkie pokoje, co wcześniej przeszedłem, to na moim hitboxie można zobaczyć, więc dobra, a w każdym razie teraz się dzieją dziwne rzeczy, więc nie wiem czy właśnie coś tu się... Właśnie, no. Teraz są te dziwne rzeczy. Na live streamie gra mi cięła, a teraz chodzi tak płynnie, że aż szok. W każdym razie goni mnie ten zielony gówniak, który... Właśnie odsunę mikrofon, może właśnie. Będę wam potem uszy rozdupiał. Łooo, to jest chamskie, nie widzę gdzie mam iść. Dobra. W tym odcinku może dojdę... Do 300, to raczej bardzo możliwe, że dojdę. Nie wiem co dalej, ale... Nie wiem o co chodzi z tą mgłą i tym... czerwonym wszędzie. To jest takie dziwne, creepy. Teraz mnie trochę gorzej widać niż było na początku, niż miało być inaczej. Dobra. What? Gdzie są drzwi? Oh, fuck. Gdzie są kurde drzwi? No od razu to wszystko szybciej idzie, jak się tak nietnie. Ci co byli na live to wiedzą o co chodzi. What the fuck? Którędy iść? Czy... O, przestał mnie gonić. Chyba. Jak mi coś wyskoczy, to się zrobi. Za bardzo się wyluzowałem. Kilka razy się wystraszyłem porządnie przy tej grze dzisiaj. I w każdym razie powiem jeszcze tyle, że... od bardzo dawna nie wystraszyłem się tak jak tutaj, czyli w sensie, że... aż ręce podniosłem z myszki i z klawiatury i to tak, takie... no... Wow. Ale pięknie się w to gra, jak się tak nie ścina. To jest rewelacja. I może im jest słabo widać. What? What? A, to ci gości. Okej, okay, jestem z powrotem, teraz powinno być nieco lepiej, jeśli chodzi o mój... Jak jestem jeszcze trochę chory, więc mogę czasem kaszleć i inne takie rzeczy. No. Nie. Wal się, ja wiem, czy tu będzie nieszczery. Powiem tyle. Jesteś zła, zresztą jak mnie goniłaś. Chamska spooky jest chamska. Ale ja się niestety tego spodziewałem. Przepraszam bardzo, żalu. Ale nigdy nie wiedziałem, że będę w to grał. O, te minigierki, których nie będę włączał, bo zmienia rozdzielczość gry i to jest dziwne. Dobra. No, 300 piętro powinienem mieć radę dziś. Miód malina. Z tyloma FPS-ami w to grać. Dopóki mnie nic nie straszy. O Jezu. Może tego nie było po mnie widać, ale... aż się tak nagle taki... w środku, a na zewnątrz to... Nie! Co mnie tym razem goni, bo nie jestem pewien. O fuck! Ale to nie jest ta muzyczka tego gościa od glutów na podłodze. Boję się, że to Spooky, która jest...
chyba najstraszniejszą postacią, która mnie goniła do tej pory. A gonił mnie ten zielony gościu, ten z samym... O Jezus! Pająk i jeszcze spółki. O Jezu. Biegniem. Coś mi goni. Dobra. Dam sobie radę. Dam sobie radę. No, what the fuck? What the fuck? Sorry, że tak się gibam, ale zacząłem majtać nogą i nie mogę przestać, nawet przestałem, ale czuję potrzebę majtania tą nogą. Sorry. Ze stresu. Znaczy z... Fuck! Jezu! Jaka morda, co mu jest? O! Leafy House layout error, ok. Specimen database. Specimen 1. Ten chamski glucio. A, to jest ten. No. Zły jest, nie lubię. Trójka. Fajunk. O. A, to jest ta. A, to, znaczy, to nie jest chyba to właśnie spooky, ale ona jest brzydko. Straszne to jest. Dobra, piątkę. A to co to jest? Okej. Szóstka. O nie! Zaraz, jak on działa właśnie, bo ja się boję, że go spotkam, a potem źle. No nie wiem, czy trzeba na niego patrzeć, czy nie. Teraz to był on, no. Aha. To chyba jest te... A to? A to są łosie jakieś. What? Okej. Zacząłem się bać. I to rzeczywiście wygląda jak jakiś SCP wiki, jak to mówił Eleven, którego pewnie dużo osób zna. Jeśli nie, no to... Co by wiedział o życiu? Jedziemy dalej. Dziwię się, że nic mi nie zaskoczył. Ale serio. Obawiam się, że spotkam tego dzi... Jo! Obawiam się, że spotkam tego dziadygę i nie będę wiedział, co zrobić. O! 300 piętro! Dobra, idziemy dalej, bo to za szybko poszło. Michał, co ty robisz? Mądrość! No, przez ten czas, jak jedziemy, to ja wspomnę tylko każdemu, kto teraz to ogląda. Jakby ktoś nie wiedział, mam od jakiegoś czasu fanpage, stronę na Facebooku mam hitboxa, na którym robię czasem jakieś tam live'y dzikie,
No i czasem też robię na nich jakieś animacje i inne rzeczy. Tak. No, idziemy dalej. Takie krótkie info. Okej. Tego nie... Gorąco mi jest. Cześć. Chwila. Słucham coś, co mnie bardzo rozpraszy. Nie, nie porno. Nie ta. Dobra. Ja zapominam w ogóle, gdzie jest kamera. Nie! Ja p... Nicze, znowu ten burak. Znowu ten burak. Znowu. Dof! The fuck? What the fuck? Co tu jest? Co tu jest? Mam nadzieję, że on mnie nie goni już. Lol? No wpuść mnie. What? The fuck? Dobra, nie mam kompletnie nie mam zielonego pojęcia, co tu trzeba zrobić. O! Jednego dnia zimy kupiec przyszedł. Przyszedł do miasta, sprzedał ręcznie robione kukiełki i inne takie rzeczy. Wszystkie dzieci kochały jego sklep, uwielbiały jego prezenty, ale miasto nie mogło wspierać jego sklepu, bo inne sklepy upadały. Inni sprzedawcy zrobili się zazdrośni, więc jednej nocy jeden mieszkaniec zabrał wszystkie kukiełki i rzucił. Zabrał mu wszystkie kukiełki i wrzucił je do rzeki. Fuck. To zapowiada się, że będziemy mieli do czynienia z tym kukłą. Ale później przyszedł. Wrócił biegnąc do rzeki, płacząc i. Mówiąc. Nie, rozpaczając, że jego dzieci utonęły, wskoczył do rzeki, zanurkował, żeby uratować swoje. A to ten gościu, którego kukiełki były, i wskoczył, próbując ratować je. Mieszkańcy nadal byli źli i patrzyli, jak nurkował, ale nigdy nie wrócił na powierzchnię. O Jezu. Coś mi mówi, że mowa, że to on jest tą kukłą. Ja pierniczę. Ja sram w majty właśnie. A tam był klucz, ja myślałem, że go nie można wziąć. Myślałem, że to po prostu jakaś tekstura jest. Czy z tych coś można wziąć? Nie. Dobra, teraz zaczynam się bać, bo ta kukła jest przerażająca. I ona tu będzie na stówę. Nie! Nie! Nie, ja tam nie idę! Nie, ja tam nie idę! Ja wiem, co tam jest. Co? Wiem, że tam jest ta kukła.
byli usatysfakcjonowani. Lata później dzieci z miasta zaczęły zginąć i coraz więcej dzieci zaczęło ginąć. Ludzie zaczęli wtedy znajdywać coraz więcej kukiełek w lesie i naokoło rzeki, w pobliżu rzeki. Te kukiełki wyglądały prawie tak samo jak te zagubione dzieci czasami. Ja pierniczę. To wszystko ten gościu. A ja zacząłem teraz poważnie strać w majty, bo to jest strasznie creepy. Fuck. Michał, co cię zaszło, żeby w to grać? Co? Lol? A ja tędy przyszedłem. Jeny, już miałem nadzieję, że jest inne wyjście. Nie! Ja nie rozgryzę za żadne skarby, jak uniknąć. Co robić, jak spotkam tą kukłę? A ona tam zaraz jest. Ale mam dreszcze teraz poważne, zwłaszcza, że jeszcze ta muzyka. I chyba już wiem, jak to działa. W każdym razie, to jest creepy as fuck. To nie to. Powiem tyle, chyba... Fuck. Fuck. Więc proszę państwa, oto przedstawiam wam pana kukłę. Specimen numer 6. Osoba. Osobnik ten atakuje, kiedy się na niego nie patrzymy. Więc musimy cały czas chodzić odwróceni. A jak coś nas zajdzie od tylca, to trudno. Ta muzyka jest dosyć głośna. Gdzie są drzwi? Głośna muzyka. Więc wystarczy się na niego... Fuck, to jest już problem. To jest już dosyć duży problem. Dosyć duży. Kurde, co jest z tą muzyką nie tak? Idź sobie, kukło. Idź stąd. Słyszę, jak chodzi. Dobra, może nam się uda. Oj, dobra, nie widziałem tego nawet. W każdym razie nie chcę umrzeć przez tą kukłę. Jak kogoś interesuje, jak wygląda śmierć, jak nas zabija ten pan kukła, to możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Albo sami spróbować. Powiem tyle. On trzyma igłę. Czy też szpilkę. Właśnie nią pozbywa nam... Już nie będziemy potrzebować oczu, tyle powiem. Co jest nie tak? Czyżby? Czyżby sobie poszedł? Nie! Nadal! Coś czuję, że musimy dojść... Serio? To było chamskie. Dobra. Coś podejrzewam, że... Szybko się go nie pozbędę. Ta gra jest straszna, czemu? O Jezu... O fuck. Okej. Nie wiem, czy on nadal goni. Dobra, tu jakby ktoś nie wiedział, trzeba zgadnąć kombinację. Jak jest ten dźwięk, to znaczy, że dobrze. Dobra.
raczej się czyli prosto, prawo, prosto, lewo. Tak. No. Dla pewności wolę jeszcze popatrzeć sobie. Chodzić tyłem. Dobra. Dobra. Wydaje mi się, że go już nie ma. Za nami. No nie ma. Dobra. Ta gra jest taka creepy. Fuck. Straszne. Pieńku! Please, pieniek, please. Czemu mi to robisz? No ja. Dobra. Zaraz 150, 300, 350, dobra. Okej, 350... What? Nie ma save'a? No nie! Chyba sobie jaja robicie. Nie dość, że na 350 nie ma save'a, to jeszcze zaczął mnie gonić ten burak. Ale chociaż wiem, że kukła mnie na 100 nie goni. Więc... Może po prostu zacznę uciekać. Dobra. Czyli, że na 400 trzeba skończyć dzisiaj. Super po prostu, no. Jestem niebowzięty. Zwłaszcza, że mam tyle czasu. O. Dam radę. Dam radę. Jeszcze trochę piętra. Znaczy, czemu jest cały czas mówię piętra? Wybaczcie, ale cały czas mi się to myli. Pokoje. Nie. Halo? Gdzie były piętra, że mi się tak to myli? O lol, nie, tylko nie to znowu. Znaczy tu nic w sumie chyba się nie dzieje, ale... Dobra, chyba przez to mnie mówić. Lol. Aha. Dobra, powiem tyle. Gra wydupiona w kosmos. Z tym, że... Szkoda, że... No, szkoda, że laguje mi na livestreamie. Na livestreamie by fajnie się grało. O ja, taki długi tunel. Tu coś musi być. Wiedziałem! No bo... A tu nic nie ma. Dobra, okej. Prawe drzwi. Lewakiem nie jest. Taki suchy. Że właśnie. Nie być silny. Okej. Te obrazki są dziwne. O, dobra. A jak jesteśmy przy tym, to pokażę wam właśnie... mamy tu specimen 6 i właśnie to jest ten nasz pan kolega. Jak dla mnie, póki co, jest on... z tych najbardziej wkurzających. Oni to tam... zawsze wkurzają. Ale w każdym razie najbardziej jest właśnie specimen 6. I tego, ten nie wiem właśnie, który to jest, ale... I ona. Oni w dwójkę są, jak dla mnie, póki co najbardziej źli. I to przez to, co się stało na livestreamie, zwłaszcza jeśli chodzi o tą dziewczynkę, bo... musiała... What the fuck? Znowu ona. Ona chyba. Akurat o niej mówiłem i ona przyszła. Czemu? Czy to jest przypadek, czy kurde? Ona jest taka chytra. Wkurzająca baba. Super. Akurat o niej mówiłem. Jeszcze lepszej jej mnie, że będzie mnie gonić, żeby mnie zabić. Żeby mi dać klapsa. Jezu! I... Ten ryj. On mi przypomina tak bardzo... Nie, to jest! Nie. Jak ktoś zna tego niechcianego gościa, czy jakoś się tam nazywa, ten taki dziwny gościu. Dobra, w każdym razie 400 piętro. Tak!
400. Tak! 400 piętro, dobra. To ja kończę odcinek, żeby już nie przedłużać. I mam nadzieję, że seria się spodoba. Jeśli chodzi o Five Nights at Freddy's, to mam nagrany jeszcze odcinek, już bardzo dawno go nagrałem i do tej pory go nie zmontowałem, więc przepraszam. A w każdym razie, do zobaczenia i do następnego odcinka. Cześć!